Projekt kulturalny Ponad czytanie Bydgoszcz dla Torunia. Fragmenty powieści Roberta Małeckiego Najgorsze dopiero nadejdzie czyta Maciej Puto dyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Szedłem w stronę rynku staromiejskiego. Umówiłem się z Niką, że przyjedzie do centrum i zjemy gdzieś obiad, chociaż pora wskazywała raczej na kolację. Z gęstych czarnych chmur znowu zaczął się pić deszcz. Szedłem szeroką, z każdym moim krokiem wieża ratusza wyłaniała się z za kamienic. Kiedy byłem mały, babcia zatrzymywała się ze mną jakieś dziesięć metrów wcześniej, szeptała mi kilka zdań do ucha, a potem, trzymając się za ręce, biegliśmy co sił w nogach i patrzyliśmy przed siebie po to, by zobaczyć, jak ten wielki żaglowiec z czerwonej cegły wypływa z budynku, opuszczając port. Biegaliśmy tak po kilka razy. Cud, że to przeżyła. I teraz też obserwowałem ratusz wypływający w rejs. Dziś wspomnienie potęgował mokry, błyszczący jak morze bruk. Przystanąłem pod pomnikiem Kopernika i zerknąłem na zegar wieży ratuszowej. Było krótko po osiemnastej. Mimo chłodu i deszczu nie brakowało ludzi. Dwa rynki, jakby dwa światy. Kilkaset metrów stąd rynek nowomiejski świecił pustkami, jakby zakazano tam wstępu. Przywitałem się z niką. Poszliśmy przed siebie. Makaron czy pierogi? Spytałem, chcąc na chwilę dać jej zapomnieć o tragedii. Naleśniki, ale i tak nie jestem głodna. Oznajmiła beznamiętnie. Zajęliśmy jeden wolny stolik w samej witrynie i złożyliśmy zamówienie. Dwa razy to samo: naleśnik, kebab z sosem warzywnym i czosnkowym. Zgłodniałem już po samej lekturze menu. Weronikę coś gryzło. Nie patrzyła mi w oczy. Siedziała ze spuszczoną głową, zrezygnowana i milcząca. Piękna. Nigdy mu nie uwierzyłeś, prawda? Mogłem się spodziewać, że to pytanie padnie prędzej czy później. A ty uwierzyłaś mu od razu? On tego nie zrobił, pokiwałem głową. Wtedy też tak mówiłaś. Wiem, że tego nie zrobił, powiedziała stanowczo. Tamten wyjazd wszystko zmienił, Nika. Popełniłem błąd. Nie powinienem zostawiać Pauliny samej w domu. Była dorosła. Na boga! Miała dopiero siedemnaście lat, podniosłem głos. On nic jej nie zrobił, wtrąciła się. Nic jej nie zrobił. Nigdy nie zapomnę jej wyglądu. Była cała w siniakach! Syknąłem wściekły na to, co wtedy się wydarzyło. Myślałem, że ją zgwałcił. Byłem głupi, że zostawiłem ją samą. Nabiłem na widelec kawałek kurczaka ociekający czosnkowym sosem, ale odłożyłem go. Nicbym teraz nie przełknął. Dlaczego z nim nie porozmawiałeś? Krew się we mnie zagotowała. Ciebie też tak prał? Spytałem, ale zamiast odpowiedzi dostałem odniki w twarz. Plasnęło tak, że obecni w knajpie spojrzeli w naszym kierunku. Skóra zapiekła. Podniosłem widelec, który spadł razem z mięsem na podłogę. Zbierał się we mnie jad. Pomyślałem, że trzeba go wylać do ostatniej kropli, bez względu na konsekwencje. Natomiast ty, trzy miesiące później, odeszłaś ode mnie bez słowa, a po kilku kolejnych tygodniach zobaczyłem ciebie i Wojtka razem. Odeszłam od ciebie, bo oszalałeś, przestałam się w ogóle liczyć. Tego jednego dnia wszystko z ciebie wyparowało. Nosiłeś w sobie tylko złość. Za to ty miałaś czas, żeby go odwiedzać i pocieszać. Zapewne tak skutecznie, że nawet wylądowaliście w łóżku. Nika porwała torebkę i wybiegła z restauracji. Widziałem przez szybę, jak szybkim krokiem przemierza wybrukowany kocimi łbami rynek. Moje serce wybijało rytm do szybkiego bluesowego numeru. Wprost cudownie. Piękną pomoc oferuje byłej narzeczonej, która wczoraj straciła męża. Przynajmniej teraz już wiem. Co napisać do CV, kiedy będę szukał nowej roboty? Wystarczy jeden wyraz. Pozdrawiam Toruń, Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Projekt kulturalny Ponad czytanie. Bydgoszcz dla Torunia. Pomysł i adaptacja Łukasz Ignasiński. Realizacja Ewa Dąbska.